Siema widzowie, ja jestem Cedok i dzisiaj zaczynam odcinek nietypowo z mojego podwórka. Jest to odcinek ze strefy kursów, zainspirowany oczywiście tutaj Kamilem Nalepką. Macie link w komentarzu do jego odcinka. Stwierdziłem, że zrobię odcinek ze strefy kursów, pokażę wam jak to wygląda oraz ze strefą kursów zorganizowałem dla was konkurs na wykonanie. Macie czas od dzisiaj cały tydzień na wykonanie dowolnej grafiki lub animacji i podesłanie jej na mojego maila. Wam się tutaj... Gdzieś tutaj wam się wyświetla mój mail, czyli sedo.biznes@gmail.com. Gdy tam to wyślecie, to sprawdzimy to i 5 osób najprawdopodobniej wygra 5 voucherów. Zobaczymy jeszcze jak to będzie zrobione, więc zachęcam was do brania udziału w konkursie. Ja nie przedłużam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Okej, więc znajdujemy się już tutaj na strefie kursów po zarejestrowaniu się, założeniu waszego konta. Macie taką stronę. Jeśli chcecie, możecie wziąć udział w konkursie, który powiedziałem na początku. Według mnie warto, bo mega są tutaj przydatne kursy, dzięki którym się możecie wiele nauczyć. Macie tutaj różne ścieżki do wyboru. Jeśli chcecie danego kursu się nauczyć, to po prostu klikacie i wyświetlają wam się dostępne opcje z danego kursu, z projektowania, z fotografii, wideo, IT, programowanie. Dosłownie wszystko tutaj, co chcecie się nauczyć, tak naprawdę znajdziecie. Ja dzisiaj będę bazował na kursie z Adobe After Effectsa. Również macie tutaj promocję do minus 70%. Nie wiem, czy akurat ona będzie, bo pewnie ten filmik wlatuje w poniedziałek. Również zachęcam was do zakupu kursu. Macie link w opisie do stronki Strefa Kursów. Są tutaj bardzo często promocje, dzięki którym możecie bardzo fajne kursy kupić za połowę ceny, więc ja polecam. Przypuśćmy, teraz jest właśnie ta promocja, dzięki której wszystkie praktycznie kursy są tańsze. Okej, więc ja właśnie dzisiaj pokażę wam na podstawie kursu z Adobe After Effectsa, jak to mniej więcej wygląda, jak te kursy wyglądają i co możemy się z nich nauczyć. Gdy będziemy mieli właśnie taki kurs, ja już go mam, kliknijmy sobie kontynuuj naukę. Mamy właśnie tutaj punkty, a pod nim mamy różne informacje na temat jakby danego punktu. Mamy tutaj wprowadzenie, wstęp, jak korzystać z materiałów oraz co powinieneś umieć przed przystąpieniem do kursu. Poniżej mamy również tutaj wszystko to, co widzicie. I w tym kursie właśnie nauczymy się tych rzeczy. Jeśli chcecie właśnie zacząć od podstaw, to macie również inne kursy Adobe After Effectsa. Są kursy podstawowe, średnio zaawansowane, do wyboru, do koloru, jak chcecie. Dzisiaj pokażę wam w tym filmie dwa przykładowe kursy właśnie z Adobe After Effectsa. Jak to mniej więcej wygląda, co właśnie te kursy nam oferują. Możemy sobie wejść w klipy promocyjne, przypuśćmy, zobaczyć na przykład ścieżka dźwiękowa w intro lub zaawansowane przejście. Pewnie wam te filmiki przyspieszę, żebyście nie widzieli tego jakby, żeby filmik nie trwał aż tak długo. Sposób tworzyć własne przejścia między scenami i zapisywać je już bezpośrednio do After Effects, a tak można je było wykorzystać potem w innych projektach. Dodamy sobie nasze klipy po kolei tutaj do naszego projektu o takiej kolejności, no i następnie weźmiemy je sobie, o, ustawimy tak, aby był jeden po drugim. Tutaj właśnie w kursie są dodawane filmiki, następnie jest dodana warstwa z Adjustment Layer, czyli taka warstwa, do której możemy przypisać jakby inne warstwy. Nie wiem, jak wam mam to dokładnie wytłumaczyć, jeśli właśnie chcecie nauczyć się od podstaw wszystkiego i później tak bardziej dokładniej tych funkcji After Effectsa, to właśnie zachęcam was do tych kursów. Druga scena. Następnie po prostu przeciągam nasz efekt na Adjustment Layer i znowu, jak widzicie, mam tutaj ten nasz efekt dodany już do tego naszego przejścia. Więc to jest jedna z metod zapisu do naszej biblioteki. Teraz pokażę wam drugi efekt, który będziemy mogli zapisać jako film i wykorzystywać go w After Effectsie albo chociażby w Adobe Premiere Pro. Więc teraz jesteśmy tutaj na przejściu między drugim a trzecim i ja dodam sobie jeszcze tutaj tło i przesunę je na sam dół. Chciałbym, aby tło było na samym dole. I klikam New Adjustment Layer. Ustawiona również tak jak tu. Teraz mniejsze. Wszystko Ctrl-C, widzicie. Fajny jest do... I zobaczcie. W tym kursie właśnie mamy wytłumaczone, jak zrobić takie zaawansowane przejście w After Effectsie. Wszystko na podstawie właśnie tego kursu. Jest to mega przydatne,
i może Wam się przydać, gdy nie macie różnych paczek lub jeśli chcecie sami potestować swoje umiejętności, dzięki czemu będziecie wiedzieli, jak to zrobić szybciej, łatwiej i będziecie po prostu wiedzieli krok po kroku, jak do takiego czegoś dojść. Zobaczymy sobie jeszcze na szybko jakiś jeden filmik. Możemy sobie jeszcze zobaczyć kamera tracing, jak to wygląda, co zresztą przeze mnie jest używane, ale przeze mnie jest używany chyba track motion, ale zobaczymy, co będzie w kamera tracing. Teraz w tej lekcji pokażę Wam, jak działa kamera tracking. Tutaj mamy taką oto wizualizację, czyli po prostu jest tutaj widok z kamery drona. Okej, czyli tutaj mamy właśnie widok z kamery drona. W tym kursie właśnie została dodana opcja 3D Camera Tracing i wówczas są takie punkty, które... To punkty, na podstawie których została dokonana analiza i te punkty... O, dokładnie to, co słyszeliście. Są to charakterystyczne punkty dla naszego tracking. Jeśli zobaczycie oprócz tego mechanizmu na punkty, pojawią Wam się takie kręgi. Te kręgi symbolizują powierzchnię, na którą możecie dodawać element. Każdy punkt to będą powierzchnie pod innymi kątami. Teraz, jeśli przykładowo znikną Wam te punkty, to pamiętajcie, że macie zaznaczony footage i ten efekt 3D kamera, tak jak wtedy te punkty ponownie się udało, żebyśmy mogli do każdego zrobić tej analizy. Jeśli tych punktów zaznaczyć trzymając myszkę. Widzimy, że na podstawie tych punktów jest opracowany plan, który odpowiada za naszą biziemię, czyli jakby za ten grant, który ewentualnie później będziemy mogli stawiać element. Dzisiaj punkt, który wybrałem, rozdzielić i od razu dodać do tego tekst, solid, to tak samo nulo. No dobrze, mamy wybrany, już tutaj mamy zanalizowany ten punkt. Teraz ja przykładowo zaznaczę sobie ten punkt i kliknę tekst and camera. W tym momencie pojawił mi się tekst oraz kamera, czyli kamera jest po to, aby ten mój tekst mógł się przesuwać. No i teraz, jeśli ja sobie wybiorę, przykładowo piszę tutaj do 5, czyli będzie piąty piętro mojego budynku. Ja tutaj oczywiście mogę sobie ten minimum zwykłać do ten punkt. I teraz może create null. Mam stworzony punkt, wybrany mam punkty z mojej kamery takie. Następnie przechodzę i wybieram sobie mojego kolauta. Oczywiście kolauta ustawiam na warstwę 3D. Ale klikając na mój... Macie tutaj dosłownie wszystko od podstaw wytłumaczone, jak się to robi. Pokazałem Wam dwie przykładowe lekcje z właśnie kursu After Effectsa. Wydaje mi się, że to jest mega właśnie przydatne podczas montażu filmów lub robienia animacji. Ja Was zachęcam do odwiedzenia tej stronki, macie link w opisie, do wzięcia udziału w konkursie. Tutaj macie jeszcze raz mój adres e-mail, na którego wszystkie właśnie te prace możecie podsyłać. Ja w tym odcinku będę się z Wami żegnał. Myślę, że podobał Wam się taki odcinek, zrobiłem coś innego. Macie również konkurs, więc dwa w jednym. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Wyniki konkursu będą w przeciągu tygodnia. Wpadajcie na mojego Instagrama dpioter16 oraz Discorda Sandały Sedoka. Macie wszystko w opisie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę i cześć!